Witajcie, kochani, witam Was serdecznie na kolejnym czytaniu na następny tydzień. Znowu nam tydzień przeminął, ale to leci, prawda? Dobra, raczki kochane, ze słoneczka, z księżyca, z ascendentu. Zobaczymy, co tu u Was słychać. Jakie potencjały, możliwości daje ten tydzień. Pamiętajcie, że nagrywam w systemie otwartym, to znaczy, że możecie szukać informacji tutaj także z innej planety, poza tymi trzema, które wymieniłam z kosmogramu. Wszyscy pamiętajmy, że jest to czytanko ogólne, czyli bierzmy, co rezonuje, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć. Dobrze, raczki, mamy pierwszą kartę, trzy pentakle. Coś, co może powrócić, ewentualnie coś nowego, co się pojawi. Temat ważny, król kielichów. Zobaczmy dalej. Relacje, związki, miłość, dziewięć buław. W głowie sprawy urzędowe, zawodowe mamy arcykapłana. Dobrze, radę, zobaczmy radę. Sześć buław. I tutaj w tym obszarze, kochani, jak zawsze trzeba się odnaleźć ze swoim życiem. Dla jednych raczków będzie to coś, co się już stało, zadziało. Dla drugiej grupy coś, co się obecnie dzieje. A dla trzeciej coś, co będzie się dopiero dziać. Mamy dziewięć pentakli, kartę rydwanu i pazia mieczy. Kochani, tutaj zdecydowanie temat przyspiesza, wszystko przyspiesza. W momencie, kiedy poszukujesz informacji, odnajdujesz jakąś prawdę, która jest ważna, istotna. Czyli coś tutaj trzeba rozpoznać, do czegoś dotrzeć, pozwolić, aby jakaś prawda, jakaś informacja, może jakaś wiedza, której wcześniej na przykład się nie miało, prawda? To ci sprawia, że udaje ci się zdobyć coś, co cię bardzo cieszy, bo dziewięć pentakli to jest ogromna radość. To może być oczywiście w sprawach zawodowych, finansowych, karierowych. To może być coś, co ze zdrowiem jest związane i nagle powiesz: o, ale super, udało mi się to czy tamto. To jest sukces generalnie, to jest sukces. To jest jak taka mała cesarzowa, gdzie faktycznie cesarzowa to jest dobrobyt, tutaj już jakby początki tego dobrobytu jesteś w stanie dostrzec. I to nie chodzi o dobrobyt jedynie finansowy, ale na przykład taki dobrostan, czyli czujesz się zdrowo, czujesz się dobrze, czujesz szczęście w swoim życiu, potrafisz docenić to, co masz, potrafisz uszanować to, co masz, potrafisz wdzięczność czuć w stosunku do siebie za to, co ci się udało zdobyć, w stosunku do innych. I to wszystko sprawia, że ogólnie czujesz się dobrze ze sobą, w swoim życiu, pomiędzy tymi ludźmi, w tej pracy. No właśnie, i teraz co musisz zrobić, żeby to osiągnąć? Żeby osiągnąć ten dobrostan, prawda? To takie poczucie szczęścia i radości, spełnienia w swoim życiu. Czuję, że w tym tygodniu przyjdą te odpowiedzi, kochani. Będziecie mieć możliwość sięgnąć po to, bo karta rydwanu jest waszą kartą, kartą raka, prawda? Czyli przychodzi dla Was ta możliwość, żeby znaleźć te informacje, które pomogą Wam zmienić swoje życie, by było lepiej, by było bardziej komfortowo, by było przyjemniej, by było dokładnie tak, jak raczek sobie tego życzy. Tak, to jest początek, to co czuję dla raczków. Tak, zobaczmy. Oj, czekajcie chwilę, karty popędziły. Pustelnik mi się pokazał, więc dla kogoś panna będzie ważna w tym tygodniu. Trzy pentakle, czyli jakaś współpraca, ale też może przyjść jakieś docenienie z zewnątrz. Ktoś może docenić Twoją pracę, ktoś może docenić Twoje wysiłki, Twoje zaangażowanie. Zdecydowanie sprawi Ci to radość i będzie Ci przyjemne. Więc super, ale też chodzi, żeby przyjąć ten komplement, żeby przyjąć to docenienie, kiedy to się zadzieje, kiedy to się zadarzy.
No i mamy pustelnika. Zobaczcie, ta karta właśnie spadła na ziemię przedtem, ale postanowiłam przetasować, żeby się upewnić, że to na pewno ta karta ma być teraz. Tak, 39 tu dla kogoś. 39 dla mnie to jest wibracja kreacji, budowania, tworzenia, rozwijania. I tak tutaj też tu jest pokazane, prawda? W tych dwóch kartach. Ale też współpraca, słuchajcie. Robiąc samemu coś, oczywiście, że można bardzo dużo osiągnąć, ale współpracując i to z osobami, które, z którymi jakby współgrasz, prawda, pod tym względem, czy to będą sprawy zawodowe, karierowe, biznesowe, czy to będzie coś, co w materii próbujesz zbudować, stworzyć, czy to będzie relacja, związek, miłość. Jeżeli się współpracuje z innymi, kochani, wtedy efekty są dużo fajniejsze, ale to ta współpraca, jeszcze raz powtórzę, musi być z kimś, kto z kim współgrasz, prawda? Tak, że wzajemnie się uzupełniacie. Tutaj jakieś przemyślenie, jakieś zastanowienie jest potrzebne właśnie nad tym obszarem pracy, współpracy. Czy tu, gdzie jestem, jest mi dobrze, czy te osoby, z którymi współpracuję, czy to jest rozwojowe wszystko, czy to mnie motywuje, inspiruje, czy to sprawia, że ja rosnę, jakby wzrastam, prawda? W swojej wiedzy, w swojej świadomości, w swoim doświadczeniu, umiejętnościach, czymkolwiek tutaj. Król kielichów, zobaczmy, król kielichów, temat ważny, może się pojawić ktoś, kto z emocjami, z uczuciami idzie do ciebie i będzie coś chcieć zaoferować, i ta osoba idzie, żeby zdobyć, bo sześć buław pokazuje, że to zdecydowanie idzie, żeby zdobyć, żeby wygrać, czyli nie bierze pod uwagę ten ktoś, że możesz odmówić. Natomiast zdecydowanie 69 mi pokazuje, że może to być, zobaczcie, i tu, to może być bliźniaczy płomień, i to, co tu jest pokazane względem bliźniaczego płomienia, możesz chcieć pozostać w tym swoim życiu, w którym jesteś, albo singlem, jeżeli jesteś singlem. Możesz odmówić. I tutaj ta osoba może być mocno zaskoczona tym, że ty odmawiasz. Będzie próbowała wywierać na tobie jakąś presję, bo mamy karty siły. I tu nie tylko chodzi o romantyczne relacje, związki, ale też może chodzić o jakieś sprawy karierowe, zawodowe, urzędowe, czyli wywieranie siły na innych, wymuszanie na innych czegoś, zdecydowanie, czy na tobie, jeżeli ktoś będzie chciał na tobie, to będzie prowadziło jedynie do zmęczenia, zobaczcie, dziewięć buław, i do chęci zmiany, pójścia w innym kierunku. Jeżeli będziesz mieć taką sytuację, czy to w rozmowie prywatnej, zawodowej, jakiejkolwiek, gdzie masz do wyboru, masz możliwości dokonania tego wyboru, unikaj wymuszania, unikaj też, bo ludzie często manipulują, żeby coś uzyskać, więc unikaj tych wszystkich form, dlatego że piątka tu pokazuje, że trzeba coś zmienić. Arcykapłan. Tu by trzeba podejść do tego jakby z wyższego poziomu, czyli czegoś nie wiesz, czegoś może jeszcze nie umiesz, tu by się trzeba jeszcze czegoś nauczyć i wtedy dopiero wchodzić w tą komunikację, kiedy już się jest przygotowanym bardziej. Mamy sześć buław i kartę arcykapłana, więc tu zdecydowanie czuję, że może być dla kogoś oferta związku, nawet oferta małżeństwa. Aczkolwiek wypowiedziane może to być w taki sposób, że ty możesz czuć się, poczuć się nie tak, jakby raczej się chciał poczuć. I to, co przychodzi i ma być ogromnym szczęściem, nie wiem, czy to widzicie, że tu tęcza ustawiła wam się teraz, to może być ogromne szczęście, spełnienie, radość. Ale ty możesz popatrzeć na to z takiej perspektywy oczekiwania otrzymania czegoś innego albo w inny sposób i możesz odrzucić coś, co tak naprawdę może ci przynieść niesamowitości, niesamowite możliwości, zmianę potężną.
może cię wzmocnić, może ci pomóc wyruszyć w nową podróż, gdzie zdobędziesz rzeczy, które wcześniej nie śmiały ci się nawet marzyć. Uważaj, żeby nie postąpić właśnie niby w zgodzie z sobą, ale przeciwko temu czemuś, a co w związku z tym sprawi, że gdzieś ci to przejdzie, gdzieś ci to przeminie, gdzieś ci to przeleci jakby przed nosem, prawda? Może to być związane z wcześniejszymi albo z twoim obecnym nadmiarem obowiązków, odpowiedzialności i tym, że czujesz, że wszystkiego tyle, że jeszcze nie wezmę tego, prawda? Kolejnego, ale tu może warto rozważyć, żeby zostawić coś wcześniejszego, co nie daje ci właśnie tego, o co ci chodzi, a wejść w coś nowego, co ci na pewno to przyniesie. Tak, taka zmiana, taka podmiana tutaj czuję czegoś. Siedem buław. W relacjach, związkach jest pokazane, że jest jakiś ciężar, jest ciężko, jest taka obrona, jest przeciąganie liny, jest jakaś potrzeba obrony swojego stanowiska, ciągle udowadniania jakby, prawda, tej swojej potrzeby, takie tego rodzaju podejście, zachowanie zdarza się często, słuchajcie, w relacjach długich, gdzie nie ma właściwej komunikacji, a jest dużo tych wymuszeń. Ja to cały czas czuję, chociaż nie do końca aż tak widać z tych kart, taką chęć zdobycia za wszelką cenę. Jest sześć buław dwa razy, więc oczywiście, że to jest sukces, to jest docenienie, to jest właśnie taka umiejętność, ale właśnie umiejętność, żeby poszukiwać tego złotego środka, żeby się dogadać, negocjować i żeby znaleźć coś, co dla ciebie będzie właściwym i dla tego kogoś też. Taka metoda, taki sposób, żeby wilk był syty i owca cała. Bardzo dużo tu czuję w tym tygodniu dla was, kochani. Dobra, weźmy sobie Queen of the Moon Oracle. Nowe karty Oracle. Przepiękne, jak ktoś chce. Na kanale Tarot i Oracle już jest recenzja. Możecie sobie już zobaczyć. Mamy ósemeczkę i mamy kartę, która pokazuje The Path, czyli ścieżka. Mamy to 8. Mamy pokazane, że możesz w każdej chwili wyruszyć w nowym kierunku. Jeżeli tu, to co masz tu teraz, nie odpowiada ci, możesz cały czas i w każdym momencie zmienić zdanie, dokonać nowego wyboru, pójść w nową stronę. Faza księżyca jest tuż po kwadrze, prawda? Każda kwadra dla mnie, jeżeli księżyc jest w kwadrze, to jakieś wyzwania się pojawiają. Wyzwania po co się pojawiają? Żeby nam pokazać, czy przypomnieć właśnie to, że możemy zawsze zmienić, pójść w inną stronę. Kwadry nam przynoszą te możliwości poprzez jakieś wyzwania, które stają na naszej drodze, żeby się ruszyć, żeby zrobić coś inaczej, żeby pójść w nową stronę. I właśnie tak czuję tutaj, że jest to czas, żeby się zastanowić. Mamy tu kilka tych kart, bo jest i rydwan, i trzy buławy, i karta pustelnika. Nawet siedem buław i dziewięć buław pokazują mi, że coś tu chcesz zmienić jako raczek. Chcesz wprowadzić jakąś różnicę pomiędzy tym, co było albo jest, a pomiędzy tym, czego oczekujesz, żeby było, żeby przyszło. Mam takie poczucie, że dla wielu raczków tutaj jakby okoliczności nie są właściwe, jakby nie podoba ci się to, co wokół ciebie. Ale jednocześnie pamiętaj, że możesz z tym coś zrobić. Możesz to zmienić, możesz sobie pozwolić właśnie na różnicę, ale znowu, żeby ona zadziała, trzeba coś z tym zrobić, trzeba się ruszyć, trzeba pierwsze zastanowić się, prawda? Co ja chcę zmienić? Dlaczego mi tu nie pasuje? Co mi tu nie pasuje? Co by mi bardziej pasowało, prawda? I czy to chodzi o pracę, czy związek, czy miejsce zamieszkania? Co by nie chodziło tutaj tobie, to zawsze możesz to zmienić. I pamiętaj, poszukuj rozwiązań i sposobów, a nie blokad
i tego, czego się nie da. Bo to jest bez sensu. Stać i zastanawiać się, czego ja nie mogę zrobić i co tutaj jest mi przyblokowane. Po co o tym myśleć? Skoro tam masz drzwi zamknięte, zostaw to. Szukaj tych otwartych drzwi. Zawsze jakieś drzwi są otwarte, kochani. Tak. Tutaj mamy jeszcze kartę księżyca, piękną, która zamyka tu cały peleton wszystkich kart. I karta księżyca, słuchajcie, ewidentnie nam tu pokazuje, że czegoś nie wiesz. Ale pokazuje też, że niektóre decyzje podejmujesz z pozycji lęku, strachu, wątpliwości, niepewności. I takie decyzje podjęte w ten sposób prowadzą, że to jest takie zachowawcze, prawda? Na zasadzie wolę tą swoją znaną, wątpliwą radość, prawda, niż to, co nieznane za rogiem. Ale jeżeli nie odważysz się, nie wyruszysz z miejsca, to nie przekonasz się, co jest za rogiem. A może tam jest wielki skarb na ciebie czeka. Te karty to pokazują, żeby zdobyć coś więcej niż do tej pory. Musisz się odważyć. Wyruszyć w końcu. Już przestań czekać, przestań się zastanawiać, przestań kalkulować. Wyrusz, a kiedy będziesz już w tej drodze, prawda? Wtedy, jak będą przychodzić jakieś wyzwania, mierz się z nimi. Wtedy się nimi zajmuj. Nie zastanawiaj się wcześniej, co może się tam ewentualnie. I tak nie przewidzisz wszystkiego. Nie ma szans. A co ma być, to i tak będzie. Będziesz się z tym mierzyć, jak się to zjawi. Weźmy zwierzaczka mocy. Buffalo. To jest bizon, jak dobrze pamiętam. Ojejku, teraz mnie. Buffalo. Kto ma ochotę, to sobie sprawdźcie, ale wydaje mi się, że bizon. Dziesiątka. Ta karta generalnie mówi o tym, że wszechświat jest bardzo bogaty i zawsze może tobie dostarczyć to, czego ty pragniesz, ale żeby mogło się tak stać zadziać, to ty musisz mieć pewność właśnie, czego chcesz, czyli ta decyzja musi być podjęta, czego ja chcę, nad czym chcę pracować, w którą stronę chcę pójść, jak chcę, żeby to wyglądało, i później uwierzyć w to, że zasługujesz, że to może cię spotkać. I czy to będzie chodziło znowu o związek, relacje, o karierę, zyski jakieś, coś, czego pragniesz. Jak ty uwierzysz w to wszystko, że to jest możliwe, to to się zadzieje dla ciebie, ale musisz w to uwierzyć. Musisz w to uwierzyć, żeby to mogło się stać, żeby mogło się zadziać. Tak jest. Dobrze, co dalej? Weźmy sobie jeszcze na miłość tutaj. Bardzo szybko może się zadziać to, czego pragniesz, ale najpierw jest potrzebna twoja decyzja. To, co mówię tutaj, kochani, decyzja jest najważniejsza, żeby później mogła ruszyć ta energia, która w tym momencie gdzieś czujesz może nawet, że stoi i jest taka... niby dobrze, niby jest ok, ale brak tej świeżości, tego powiewu świeżości, prawda? Zobaczmy, co dalej dla raczków. Bardzo tajemniczy ten tydzień, powiem wam, dla was, bo będziecie poszukiwać sposobów i możliwości, aby pójść w nową stronę, w nowym kierunku i przekonać się, dowiedzieć się, czy ten nowy kierunek mi odpowiada, a może jednak wolę to, co było wcześniej? Tak, dobra. Rozmowa. Jakaś rozmowa w tym tygodniu będzie bardzo ważna, żeby zorientować się, czego chcę i w którą stronę chcę pójść. I zobaczcie, znowu tu się tęcza pojawiła, bo ja mam takie kryształki w oknach. Może wam kiedyś pokażę. Jak słońce pada, zobaczcie, to tu tęcza się pojawia. I zobaczcie, ta tęcza się pojawiła tutaj w obszarze karty, która mówi właśnie na temat rozmowy z kimś zaprzyjaźnionym.
z kimś, kto jest w stanie ci podpowiedzieć, doradzić. I jeszcze jeden temat tutaj czuję dla was, kochani. Społeczeństwo wymusza na nas pewne zachowania i stereotypowe fazy w życiu, które powinniśmy mieć. Natomiast ja tu czuję, że ktoś z was pragnie żyć inaczej, mieć inny ten schemat, ale jednocześnie ta osoba ma takie wątpliwości, czy ja dam radę iść tą ścieżką w ten sposób, skoro wszyscy mi mówią, nie, nie, to nie jest właściwa ścieżka. Jeżeli czujesz głęboko w sercu, że to jest twoje i to jest dla ciebie i tego właśnie pragniesz, nie przejmuj się tym, co mówią inni. Tak czuję. Zobaczmy dalej, kochani. Prawda ukryta dla raczków. Czego raczek nie wie? Czego raczek nie wie? Weźmy sobie cztery. Raczek nie wie, że tu ktoś ciebie szuka. Wszędzie ciebie szuka ten ktoś. Ja czuję, że to jest jakaś bratnia dusza, ktoś, kto może ci pomóc w życiu, ale z jakiegoś powodu jeszcze tutaj nie rezonujecie ze sobą, czyli coś by trzeba zmienić w swoim życiu, żebyście się mogli spotkać. Ty musisz coś zmienić. Albo w sposobie postrzegania siebie, może za nisko siebie cenisz, może swoją wartość umniejszasz. To by trzeba przemyśleć, zastanowić się i tu to zmienić. Podnieś swoją wartość, skup się na miłości własnej na chwilę. Doceń siebie za to, co ci się już udało, a tu wtedy podniesiesz sobie wibracje w sobie i czuję, że wtedy łatwiej ci będzie spotkać tego kogoś, bo wtedy się spotkacie automatycznie, to będzie magnetyczne, przyciągnie was do siebie, tak wszechświat działa. Ale właśnie najpierw trzeba osiągnąć ten poziom, który ma ta osoba, prawda, żeby móc się spotkać. Ktoś tu żałuje słów wypowiedzianych. No i teraz czuję, że tu no, było gdzieś na ostro, ale może przyjacielem, może jesteście przyjaciółmi, może jesteście parą, albo tutaj była próba bycia parą, ale ja tu czuję, że jakaś rozmowa może być, jakieś przeprosiny i będzie dobrze. Oczyść tu atmosferę. Czasem nie śpię, myśląc o tobie. No to zdecydowanie. Albo też tak czuję, że ktoś jak pracuje, to dużo też o tobie myśli. Chcę ci powiedzieć, jak się czuję. No i też czuję, że to tutaj. Ktoś dużo myśli tu o raczku. Czy to w nocy nie śpiąc, czy to po prostu podczas pracy, jakichś obowiązków, to tam gdzieś w tej głowie siedzisz tej osobie. Cały czas. Może ty też dużo myślisz o kimś. Też tak może być, w tą stronę. Dobrze, co teraz byśmy sobie wzięli? Weźmy sobie śmieszne ślimaczki. Śmieszne i pocieszne na koniec. I jeszcze mini wybierz kartę sobie zrobimy oczywiście. Czuję, kochani, u was tutaj takie zagubienie w tym czasie, jakby trochę brakowało tego kompasu gdzieś, prawda? Jak ja mam zrobić to? Czy dobrze to robię? Czy to jest właściwym? I potrzebujesz jakby tego potwierdzenia od kogoś, jednak to potwierdzenie nie przychodzi i tutaj czujesz to zagubienie wtedy. Może to jest nawet dla jednej osoby, ale czułam, żeby to powiedzieć. Pierwszy ślimaczek mówi, kochaj tak często i tak wiele, jak tylko potrafisz. No i tutaj czuję, słuchajcie, że ta miłość własna, tu powinno to być dla was ważnym w tym czasie, żeby popracować nad tą miłością własną, uwierzyć w to, że zasługujesz, że jesteś osobą wartościową i że możesz być szczęśliwym raczkiem. Jeżeli w tym momencie, w tym obszarze, w tej części twojego życia, prawda, nie masz tej radości, bo tu są różne te obszary. Mamy obszar relacji, związków, mamy obszar romantyczny, mamy obszar pracy, kariery, prawda? I w którymś tym obszarze tutaj
Raczek nie ma tej radości. Zastanów się czemu. I co mogę zrobić, żeby to zmienić, żeby właśnie kochać tak często i tak wiele, jak tylko potrafisz. Kochać to, co robisz, kochać to, gdzie mieszkasz, kochać to, z kim spotykasz się każdego dnia. I to jest, słuchajcie, piękna energia, która przyprowadza do naszego życia, przyciąga coraz więcej takiej energii. Bo miłość jest energią, która wyzwala w nas poczucie docenienia, wdzięczności, a to jest magia czysta, czystej postaci, która pomaga nam przyciągać do naszego życia dokładnie to, czego pragniemy. Tak jest. I drugi ślimaczek co mówi? Chcesz mieć rację, czy chcesz być szczęśliwym raczkiem? No właśnie. Ach, i znowu ta tęcza, zobaczcie, się tu pojawia. Bardzo często chcemy mieć rację, natomiast wcale to nie wnosi nam żadnej wartości do naszego życia. Czasem warto być bardziej elastycznym i pozwolić, żeby rzeczy się po prostu działy i być jak ten widz w teatrze, który ogląda sztukę, która się zadziewa. Powiem wam, że dzięki takiemu podejściu mi się udało bardzo dużo rzeczy w życiu zmienić na dużo, dużo bardziej pozytywne. Dlatego bardzo polecam każdemu. Zobaczmy sobie jeszcze teraz, mini, wybierz kartę dla raczków. 1, 2 i 3. Możesz sobie wybrać jedno, możesz dwa, możesz trzy, możesz też zadać 1, 2, 3 pytania względem sytuacji, jakiegoś wydarzenia czy osoby. Zależy, co potrzebujesz. Zobaczmy po kolei. 1. Najpierw odpuść przeszłość. 2. Może. I 3. Mamy tak. Dobrze, kochane raczki, to tyle. Życzę wam, żeby ten tydzień faktycznie był piękny i wyjątkowy. I dla wszystkich tych, którzy poszukują swojej ścieżki, życzę, żeby wam się udało znaleźć te podpowiedzi i te, tak uświadomić sobie, co jest naprawdę ważne, i żeby mieć odwagę, by trzymać się tej swojej ścieżki, którą pragniesz, a nie pozwalać, żeby inni wymuszali na tobie jakby tego, co oni chcą, prawda? Życzę wam wszystkiego dobrego, kochani. Zapraszam do buszowania po kanale, jak każdy znak w tym tygodniu. Zapraszam, mamy tyle playlist niezwykłych. Pogotowie energetyczne, rozwój duchowy, duża playlista na temat karmy, na temat medium, na temat miłości własnej jest playlista. Nauka Tarota, Szkoła Tarota, kontynuowana na tym nowym kanale Tarot i Oracle. Wszystko na temat kart, jeżeli ktoś lubi, też jest osobna playlista. Wybierz kartę, horoskopy, oj, mnóstwo tego. Warto pobuszować, jeżeli tylko macie ochotę, zapraszam. A ja jeszcze raz z mojej strony życzę wam wszystkiego dobrego w tym czasie. Utulam mocno i do usłyszenia. Pa, pa.